Jest bardzo ważna sprawa. Zaginęła Patrycja Pałoń. Dziewczynka ma 13 lat. Była ostatni raz widziana... To ma plus 18? Nie, to są wiadomości. Można oglądać wiadomości, bo to wolność słowa jest. I prawo cytatu w jednym. Spartiatix! Yeah, boy! Wczoraj o 18 w okolicach przystanku w Piekarach Śląskich koło poczty. Później ślad po niej zaginął. Nie ma dziecka. Napisałam, odbierz telefon. A czym miała? Patrycja, Pati, ja dzwonię na policję. I ostatnia wiadomość była moja do niej. Patrycja, proszę cię, przyjedź do domu. Poszukiwania zaginionej Patrycji trwały niecałą dobę. Doprowadziły do tragicznego odkrycia. Poranione ciało 13-latki, przykryte kartonami, zostało znalezione na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Do zabójstwa Patrycji przyznał się jej bliski kolega Kacper. Mówiła, że cię zakochała, ale to jest jej pierwsza miłość w ogóle. Nie byłam przeciwna temu związkowi w ogóle, bo ja też tak samo tutaj męża poznałam, 12 lat miałam i do tej pory jesteśmy ze sobą już ponad 20 lat. Myślałam, że tak samo, że jest takim chłopakiem do niej. Nie pili, nie szlajali się nigdzie, chodzili do domu o tej godzinie, co powinno być. Nie było z nimi żadnych problemów. Myśmy go traktowali jak własnego syna praktycznie. Wszędzie z nami był, wszędzie jeździł. Wszystko miał przy nas. Dziennie praktycznie przyjeżdżał do Patrycji. Albo Patrycja do niego jeździła. Wszędzie był z nami, tak jakby to było nasze dziecko. Byliśmy z nim na komisariacie, z nami, koło nas stał. Cząs się tak, ale to myśleliśmy, że to po prostu te emocje, że jej nie ma, że zaginęła i w ogóle i nic ani słowem. Nic ani słowem. To typek udawał, że jej też szuka z nimi, a tak naprawdę on ją zabił. Ja pierdziele. Boże. Młody gnój zajebał swoją DZ i EWCZYNE 13 lat, która była w ciąży, złapałbym go i łeb o ścianę. Rozbił. Wyszło dzisiaj czy wczoraj, że morderstwo było zaplanowane. Powinien odpowiedzieć za to jak dorosły, bo wiedział co robi. Co? Poczekaj, daj obejrzeć do końca. Daj się dowiedzieć do końca z filmiku, ale no creepy, straszliwe rzeczy mówisz. O tym. Owem nie powiedział nic, kompletnie nic. To prawda, Piateczek, ale to jest dlatego, że ja to prawda. Jako ostatni. Tego dnia dziewczynka przyjechała do niego około godziny 16. Początkowo chłopiec twierdził, że pokłócili się, ponieważ on chciał zakończyć znajomość. Twierdził, że Patrycja wsiadła do autobusu i odjechała, a on wrócił do domu. Rodzice Kacpra są zdruzgotani tym, co się stało. Nie wiedzą, co mogło pchnąć ich syna do zabójstwa. Kacper powiedział, że Patrycja zaginęła. Jak wtedy syn się zachowywał? Normalnie się zachowywał. Nie było po nim widać, żeby był jakiś rozdrażniony, czy... Jeszcze na dole wrzucaliśmy się z tym młodszym bratem, się rzucał śnieżkami. W tym czasie w domu coś mówił? Coś dało się po nim poznać? Że stało się coś niepokojącego? Nic. Za zgodą jego rodziców zabraliśmy go do radiowozu i razem z policjantami wskazywał różne miejsca, gdzie ewentualnie jego zdaniem, bo uznaliśmy, że no, najlepiej ją zna, tak? Zna jej kontakty, zna jej towarzystwo, zna miejsca, gdzie ewentualnie bywali, gdzieś tam sobie na przykład spacerowali. Na początku był bardzo spokojny, bardzo pomocny, bardzo wcielał się w taką 15? Osobę, która no, też poniekąd jest ofiarą, bo jest najbliższym przyjacielem i chce pomóc, przede wszystkim chce ją pomóc odnaleźć. Zwrot w poszukiwaniach nastąpił, gdy do policji zgłosił się świadek, który widział Patrycję i Kacpra wsiadających razem do autobusu. Wtedy chłopiec zmienił wersję zdarzeń. Kolejna wersja, którą nas uraczył, tak to nazwijmy w cudzysłowie oczywiście, to sytuacja, że byli na tych nieużytkach, byli tam spacerowali, no i w pewnym momencie ktoś ich zaatakował. Wybiegł jakiś mężczyzna, który ich zaatakował. On nie wie, co się działo później, ponieważ no, uciekł, a dziewczyna tam została na miejscu. Tworząc tą historię o tym, o tej kłótni, w pewnym momencie o tym, że miała wsiąść do autobusu, co już wiemy, że było nieprawdą. Później kolejna wersja, więc na pewno chciał zwieść policjantów. W pewnym momencie doszło do takiej decydującej rozmowy z chłopcem, kiedy już, no trudno powiedzieć, żeby się załamał, ale już nie miał właściwie niczego w zanadrzu i żadnej opowieści dla nas ciekawej, która by tłumaczyła to, co się wydarzyło i wskazał dokładnie, gdzie to były zwłoki. Koniec?
No i nie dowiemy się więcej? Ty gówno się dowiedzieliśmy z tego programu. Ale nie mogę puszczać całego odcinka, uwaga, na tym z ich stronki. Mogę tylko shot z YouTube'a. Co to jest? To jest coś z tego tematu? Nie no, nie pokazuję tego. Ale patola. Nie no, patola, widzowie. On miał 15 lat, ten dzieciak. Zabił tą 13-latkę, która była w ciąży z nim. I nic mu za to nie mogą zrobić? Ty, to czemu jeszcze... Nie, przecież to jest chore. To czemu w takim razie nie ma czegoś takiego, że te mafie nie wpadną na pomysł, żeby właśnie dzieci wysyłać na zbrodnie, bo dzieci i tak są bezkarne. Wiesz, o co chodzi? Mafia ma do odpieprzenia kogoś, tylko dają dziecku i pyk, załatwiają interesy. Co to jest za głupota? Ty, nic mu nie zrobią? Przecież chore na łeb. Nie no, powinni coś zrobić z tym. Co za różnica, ile on ma lat? Nie wiem, mogą zrobić tak, ja mam plan. Jak go wpieprzą na 3 lata do jakiegoś psychiatryka, a na 18 niech pójdzie do więzienia siedzieć. No, na 20 lat na początek, zobaczymy, co się stanie. Jak się zmieni, to może wyjdzie, a jak nie, to luź z nim. Niech dalej siedzi. Chyba tak i was. Posiedzi do 21 roku życia w poprawczaku, a potem będzie miał czyste konto? Serio? To wiem, Feo. Widziałem kiedyś coś takiego, no. Ale no to jest chore, że coś takiego jest. Przecież takie coś... Nie no, powinno się coś z tym zrobić. Aluj, to wiem, co niech zrobią. Niech mu rodziców zamkną na dożywocie dla jaj. Niech chociaż... A potem jego, jak już będzie 18 i się z rodzicami wymieni. Dobra? I rodzice wyjdą. I będzie, o! I będzie miał wybór, jak będzie 18. Albo idzie za rodziców, albo rodzice zostają do śmierci, a on jest wolny, ale mu dają jakąś kartę. Taką, że może pracować za max 1000 zł miesięcznie i musi przeżyć. I do końca życia. Taka dożywotnia karta. Nie może zarabiać więcej. Ban na koncie w banku, ja wiem, co miesiąc nalot na chatę, czy ma gotówkę jakąś na czarno zarobioną, cokolwiek. Luj z nim! Niech mu napieprzą tyle rzeczy na łeb. Widziałeś, no trzeba wymyślić jakiś sąd ludu. Nie można tak tego zostawić. No to, że o 15 lat nie widział sprawiedliwa czegoś takiego. Ty 15 lat to już świadomy człowiek jest. Zwłaszcza do czegoś takiego. Witam, memesik. Tak, piateczek, tak. Znaczy świadomy nie ze wszystkim oczywiście. Ale jeżeli chodzi o to, czy może odebrać życie drugiemu człowiekowi, to w wieku 15 lat jest świadomy takich rzeczy i powinien być odpowiedzialny za to. I tyle. Co za głupota. Co 15-latek, nie wiem, dzień przed urodzinami, po urodzinach jeden dzień to już się robi dorosły człowiek, co już może odpowiadać, albo przed 18 jeden dzień tak samo. Sąd ludu by był bardzo prosty i bolesny, tak mi się wydaje. Po pierwsze powinni zrobić
proces w sądzie, ale sprawiedliwy, żeby dojść do wszystkiego. Może jakieś powiązania, że może jednak stary się dowiedział, że była w ciąży i zlecił to. Albo może stary nawet to zrobił, ale powiedział tak, słuchaj, ja ją... A ty, synek, na to weź na siebie to, bo ciebie i tak nie skażą. I co? I problem z głowy z dzieckiem, dobra? Dobra. Czyli powinni najpierw zrobić proces, czy stary nie jest to zawieszany, albo rodzina ogólnie. I dopiero jak już wszystko wyjdziesz, na przykład ten dzieciak to zrobił, wszystko, to jego powinni dopieprzyć fest. Jak się da, no cokolwiek. No to jest chore. Nie można czegoś takiego. Rozumiem, Black Blue. Podcast z Disem? Słuchałem trochę, ale to takie sobie. Tam ciśnie go ten unboxal cały czas. Jak Adam Spiski? Nie no, tylko mówię, że powinni wymierzyć sprawiedliwość tak jak powinno być. Czyli jak ktoś kogoś zabił, to nie mogą tego odpuścić. Przez chore. Była sprawa gościa, który jako nastolatek zabił dziewczynę i dopiero sprawa wyszła na jaw, że to on jakby już dorosły i jak to jest taka typ nie pójdzie do więzienia, bo byłby sądzony jako dziecko, bo wtedy dokonał zbrodni, więc jako dziecko nie może iść do więzienia, ale że jest dorosły to też nie może iść do poprawczaka, więc sprawa pewnie zostanie tak pozostawiona. No nie wiem ty, no dobra, to donate goal na Hitmana dla rodziny poszkodowanej, oni sobie go wynajmą, tego Hitmana, i już tam załatwią sprawę jak trzeba, ok? Inaczej to nie widzę innego sensu. Na Hitmana zbiórka. Blank Beats Production. Huzaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!